godzę się, że dziechanie. Tu mi się, że nie płaci w Stanisławie. Bracia kapłani. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Co roku najczęściej robię w gronie rodzinnym i najbliższych nam osób w niepowtarzalnej atmosferze ciepła, miłości i radości przeżywamy święta Narodzenia Pańskiego. Również co roku w tym szczególnym okresie liturgicznym obchodzimy święto świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. To święto jest równocześnie uroczystością odpustową najstarszej zakopiańskiej parafii. Najświętsza rodzina stała się patronem dla zamieszkujących Zakopane wspólnoty ludobożeju, dla którego rodzina była zawsze i jest istotnym dobrem, wartością i oparciem. Uroczystość świętej rodziny skłania nas do refleksji i do modlitwy za nasze rodziny, o co prosił przedstawiciel parafii w swojej mowie. Przede wszystkim pragniemy podziękować Bogu za rodzinę, w której przyszliśmy na świat dzięki miłości, miłości rodziców. W rodzinie słyszeliśmy pierwsze dźwięki i głosy. W rodzinie rozpoznaliśmy pierwsze przyjazne twarze najbliższych nam osób, zapewniających nam miłość, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. W rodzinie sami darowaliśmy pierwszy uśmiech. Wypowiadaliśmy pierwsze słowa. Stawialiśmy pierwsze kroki. W rodzinie doświadczaliśmy, że można liczyć na otaczających nas bliskich ludzi. I stopniowo uczyliśmy się, że można również na nich liczyć. Nikt i nic nie zastąpi dziecku dobrej, zdrowej, normalnej rodziny. Można by o tym mówić bez końca. Każdy z nas nosi w sobie osobiste doświadczenie swojej rodziny. I nawet jeżeli nie była to rodzina idealna, chcemy za nią podziękować Bogu. Chcemy podziękować za rodziców. Za rodziców żywych i zmarłych. Za rodzeństwo, za krewnych i najbliższych, z którymi szliśmy i nadal idziemy niepowtarzalną drogą naszego życia. Zdajmy sobie sprawę, ilu wyzwaniom stawia czoło współczesna rodzina. Obok dobrych, jak widzimy wokół nas, i kochających się małżeństw i rodzin, chociaż im też zwykle nie brakuje problemów, nadal utrzymuje się, trzeba powiedzieć, zwłaszcza w wielkich miastach, plaga rozwodów, głębokich podziałów w rodzinach powodowanych egoizmem, niewiernością, nałogami, wzajemnymi zranieniami. Wiemy, że długa jest lista tych problemów, wśród których jest także i niejednokrotnie niedojrzałość młodych zawierających małżeństwo, ale nieprzygotowanych do podjęcia
tej bardzo odpowiedzialnej drogi miłości i służby. Dodajmy do tego niepokojące w kulturze współczesnej zjawiska kwestionowania małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety i proponowania innych form związków nazywanych małżeństwem, które nie mają nic wspólnego z prawem naturalnym, z Bożym prawem. Żyjemy w czasach, w których Kościół często jako jedyny broni prawa naturalnego i jest, jak doświadczyliśmy zwłaszcza w tym roku, za to atakowany. Dobro małżeństw i rodzin było zawsze jest wielkim zadaniem duszpasterskim dla Kościoła. Rozumiał to przenikliwie kardynał Karol Wojtyła, który jako metropolita krakowski budował zręby takiego duszpasterstwa w naszej archidiecezji krakowskiej, a potem swoje polskie, krakowskie doświadczenie przeniósł na grunt całego Kościoła. Dobro małżeństw i rodzin jest również wyzwaniem i zadaniem dla nas wszystkich sprawujących władzę na różnych szczeblach. Musimy więc niezależnie od poglądów politycznych zespolić siły, by solidnie wspierać polskie rodziny, zwłaszcza rodziny wielodzietne oraz te, które opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi. Dziś w naszej refleksji nad powołaniem, stanem i zadaniem małżeństwa i rodziny przychodzi nam z pomocą Słowo Boże, które rozświetla drogi człowieka i jest pochodnią dla naszych stóp. Księga Syrecedesa poucza nas i przypomina, jak ważne są relacje między rodzicami i dziećmi. Nadziany mędrzec jest przekonany, że Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki nad synami utwierdził. Mówi, kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby strach wygromadził. Również święty Paweł w liście do Kolosan daje praktyczne wskazówki pomocne do budowania i pogłębiania wzajemnych więzi, więzi rodzinnych opartych na bezinteresownej miłości. I tak mówi święty Paweł, żony, bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Święty Paweł mówi nam również o tym, o jakie wewnętrzne postawy powinniśmy się starać, aby w naszych rodzinach panowała właściwa atmosfera, sprzyjająca pogłębianiu wzajemnych więzi, pomagająca przezwyciężać napięcia, trudności i konflikty, który przecież nie brak w żadnej ludzkiej wspólnocie. Mówi apostoł, obreszcie się serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem,
jeśli by miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. Jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przeobleczcie miłością. Oto realistyczna lista postaw dla naszego rachunku sumienia i dla całego pomnażania dobra, na którym wspiera się i umacnia każda wspólnota, każda rodzina. Drogie siostry, drodzy bracia, dziś w tym zakopiańskim sanktuarium Najświętszej Rodziny modlimy się za wszystkie rodziny. W sposób szczególny modlimy się za podhalańskie rodziny, które zawsze były silne Bogiem i były oparciem dla swoich członków w doli i niedoli, także podczas rozłąki powodowanej koniecznością wyjazdu za chlebem, zwłaszcza za wielką głodą. Trzeba tę tradycję pobożności i solidarności uralskich rodzin podtrzymywać i umacniać, bo jest to ogromna wartość. Podhalańska ziemia od wielu lat dzieli się swym urokiem ze wszystkimi, którzy urzeczeni jej pięknem odpoczywają tutaj i nabierają się do pracy. Podhale, Zakopane, również może i powinno się dzielić swymi duchowymi wartościami, do których zaliczamy także więzy zespadające uralskie rodziny. Wiemy, że to się dokonuje, że goście na Podhalu zawierają głębokie przyjaźnie z naszymi rodzinami, a te z kolei ubogacają się również kulturą i rodzinami, a te z kolei korzystają z kultury i wiary gości. Nieraz modląc się w tym kościele z aktuaru widziałem, ile gości przychodzi tutaj, aby odbyć adorację i modlić się. Modlą się oni także w tym sanktuarium, dając świadectwo swojej wiary. Podtrzymujcie z nimi tę wymianę darów, bo stanowi ono jedną z pięknych kart naszej polskiej rzeczywistości. Już mówiliśmy, że wielkim przyjacielem Podhala Zakopanego, jego rodzin, był kardynał Karol Wojtyła, który ten przyjaźń podtrzymywał jako rasetta świętego Piotra i pasterz Kościoła Powszechnego. Zasłużył sobie na miano papieża rodziny, a obdarzył go tym tytułem Ojciec Święty Franciszek podczas kanonizacji. Dziś święty papież wspiera nas, nasze rodziny z wysoka i o to go prosimy. Przypomnę, co powiedział tutaj pod Krokwią w 1997 roku. Na was zawsze można liczyć. W tych słowach było i jest zawarte uznanie, wdzięczność za wierność Chrystusowi i Kościołowi. Ale w słowach tych zawarte jest także zadanie. Patrując się w świetlaną postać i świętość Jana Pawła II, budujmy nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne
na skarę, którą jest Jezus Chrystus. Otwierajmy przed Nim nasze drzwi, drzwi naszej rodziny, naszych serc i wspólnot. Trzymajmy się Kościoła. Trzymajmy się z Kościołem. Bo nie ma Chrystusa bez Kościoła. I nie ma Kościoła bez Chrystusa. Kochajmy Kościół, jaki jest. Bo wszyscy go tworzymy i stanowimy. A głową jego jest właśnie On. Nasz Pan Jezus Chrystus. Nasz Zbawiciel. W tym świętym czasie oktawy Bożego Narodzenia życzę Wam, bracia i siostry, radości i pokoju będącego darem narodzonego w Betlejem Księcia Pokoju. Niech Was wspiera i umacnia orędownictwo niepokalanej Matki Jezusa Chrystusa i świętego Józefa, opiekuna ludzi. Niech Was podtrzymuje w Waszej wierze, nadziei, miłości, wstawiennictwo świętego Jana Pawła II, papieża ludzi, tak nam bardzo bliskiego, również na Podhalu i w tym sanktuarium. Amen.